walkę. No zobaczymy, jak ten pojedynek będzie się rozgrywał. Trener Kevin Berry twierdził, że jeżeli Mien zaatakuje, to ta walka zakończy się przed czasem, bo wpadnie na jakąś straszną kontrę Parkera. Parker ma bardzo szybkie ręce i to podkreślał Kali Mien. Będę musiał na to uważać, ale był pewien siebie. Parker ostatnią walkę wygrał przez nokaut w pierwszej rundzie z Bołem Tupu na stadionie Weaver Gill wobec 4000 widzów. Zajęło mu to zaledwie 63 sekundy. Zrobił zwód, zadał cios lewą ręką, strzelił prawym krzyżowym skroni. Było po walce. Na konferencji prasowej po tym pojedynku Parker zjawił się z koszyczkiem ostrych i hamburgerem. Zajadał się tym ostrygami, hamburgerem. No, ostrygi rozumiem, ale Andrzej, hamburger, fafe. No hamburger może akurat nie był w tym momencie potrzebny, natomiast na pewno jest, rzadko się zdarza, żeby syn sekundował ojcu, prawda? Tak. W tym pojedynku. Widać tutaj po pierwszej fazie walki, że Parker rzeczywiście jest szybkim zawodnikiem, szybkie ręce, ma dobry refleks. I teraz to stwierdzenie, że jeśli Mien zaatakuje, to zostanie mocno skarcony. Jest to bardzo realne, bo widać już tutaj duże różnice szybkości w pierwszej fazie pojedynku między obydwoma pięściarzami. To było do przewidzenia, ta różnica szybkości. Mien o tym wiedział. Zastawił się Parker, już widać od początku, na przede wszystkim wykończenie akcji prawym krzyżowym. Wysunięta lewa ręka do przodu, dystansowanie lekkie, lewe, proste do uzyskania dobrej sytuacji do trafienia z prawej ręki. Zdecydowana na razie ofensywa Parkera. Potrafił teraz tym prawym krzyżowym nad lewą ręką, tutaj na boczną część głowy Parker. Na razie nie ma ciosów na tułów, ale cały czas jest szukanie skutecznego ataku na górne partie przez Parkera. Przewaga szybkości Parkera na razie spala Miena. Tylko się broni Mien. No, teraz dwa mocne ciosy na tułów. Prawy na tułów, lewy na tułów. Centralnie ustawiony Parker bardzo odważnie rozpoczął tą walkę. No widać, zaskoczony jest mocno Mien tą agresywną i postawą. Nie daje Parker absolutnie tutaj miejsca na przeprowadzenie kontrataku ani czasu. Zdecydowana przewaga Parkera w tej rundzie. Może posłuchamy, będzie okazja, co mówi jego sekundant Kevin Berry. Ale na razie narożnik Miana. Nie pozwalaj mu tak atakować, to rada syna dla ojca. I narożnik Parkera, podwójny, lewy, prosty, uważaj. Rozluźnij się trochę. Zwolnij. Fajna runda. No spróbuj uderzać w tułów. To był Kevin Berry. Parker, którego widzimy przed walką z Mienem, gdzie to jest przewaga wzrost zasięgu rąk, to różne dane, od 8 do 13 centymetrów, sparował z Izu Ugonochem, który ma długie ręce, aby ćwiczyć, jak zniwelować aż 13-centymetrową przewagę Miena w zasięgu rąk. Jak mówił Parker, to były bardzo pożyteczne sparingi. Mówił, myślę, że dzięki nim łatwiej mi dzisiaj będzie unikać ciosu Miena i łatwiej przedostawać się do półdystansu. Trener Berry naciskał, żeby Izu imitował ciosy Miena, co zmuszało Parkera do wyższego trzymania lewej ręki. I teraz zdecydowany atak się Mien. Cała seria ciosów spada na Miena. Odpowiada, no ale to są takie ciosy rozpaczy trochę. Tak, ciosy rozpaczy, odczuł ten prawy sierpowy, szczególnie Mien, trafił Parker, ale jeszcze nie jest tak rozluźniony, o co prosił go trener. Widać tutaj duże napięcie mięśniowe.
jest trochę usztywniony, ale jednocześnie bardzo skuteczny. Po raz kolejny prawy nad lewą bezpośredni ze strony Parkera. No, zaskoczony atakiem, intensywnością tego pojedynku Mien. Widać, że no, tutaj momenty takiego trochę zwątpienia, chowa głowę, te ciosy już nie są zadawane w momencie, kiedy on ma kontrolę wzrokową nad przeciwnikiem. Parker, no widać, że świetnie przygotowany, przygotowywał się do tej walki przez 7 tygodni w Las Vegas. Podczas przygotowań trener Berry zalecił mu trzymanie rękawicami przy szczęce. Andrzej, słuchaj, może to ci się przyda, piłek tenisowych, żeby wyrobić nawyk trzymania rękawic blisko szczęki. No, każda metoda jest dobra, jest skuteczna. Jest w momencie, kiedy jest rzeczywiście takie zadanie, to wiadomo, że ręce są cały czas zmuszone tutaj do powiedzmy kontaktu z głową. Ale teraz no, te ręce ma opuszczone, bo jest pewien swojej przewagi, szybkości. Tak, ale może to wynikać również tutaj z muskulatury. Widać, że Parker ma przepracował bardzo mocno. No, doskonały lewy sierpowy, prawy, wykończony prawym. Parker odpowiada, co prawda na krótkim dystansie Mien prawym podbródkowym, ale już nie tak skutecznym jak ataki jego przeciwnika. No ale mówię, proszę, właśnie to jest to, co mówił. Nawyk trzymania rękawic, zwłaszcza lewej ręki blisko szczęki. Strzelił prawym i tutaj przypomniał sobie o tym, co ćwiczył Parker. Teraz doskonała akcja Parkera. No, trafił tym prawym. Jego rogi jest, odpowiada, klinczuje. Mien próbuje przetrwać tą rundę, ale myślę, że to już jest bliżej końca ten pojedynek. Ale jeszcze tę rundę przetrwa na pewno. Zdecydowana przewaga Josepa Parkera. No, dużo amatorskich sukcesów w karierze Parkera. Srebro na Igrzyskach Wspólnoty Brytyjskiej 2010. Tam w finale przegrał samotą z Indii. Srebro na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich. I na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich tam przegrał z Francuzem Jokon. Z brązy, z młodzieżowych mistrzostw świata. Dużo, dużo tych sukcesów. Trzecia runda, no czy ostatnia, nie można tego wykluczyć. No jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, że trzecia runda może być ostatnią w tym pojedynku. Powidać po skuteczności, dynamice i sposobie boksowania Parkera. Tutaj ma pewien przegląd sytuacji. Młodziutki chłopak, 23 lata, no ale trenuje boks od 7 roku życia, zaczął ćwiczyć chodząc do szkoły podstawowej. Był 3 razy mistrzem Nowej Zelandii w ciężkiej. No, jest dynamiczny, nie można go może porównywać do Joshua, prawda? A to są inne przedziały, natomiast pewne cechy mają wspólne. Dynamikę ciosów, szybkość ich zadawania. Natomiast Joshua ma dużo lepsze warunki fizyczne. No i jest lepiej wyszkolonym, niezależnie od tego, że dzisiaj Parker dominuje. No i mamy chyba koniec tego pojedynku. Po lewym bardzo mocny, prawy. Także... No i... No i młody byk wygrywa ze starym bykiem. Giuseppe Parker. Przypominam, 6 w rankingu WBO, 13 WBA, 15 WBC. No bardzo wysoko w rankingach wagi ciężkiej też Artur Szpilka. Jest 7 WBC. Jest także 7 IBF, 12 IBF. No ja bardzo chętnie bym zobaczył taką walkę Parker kontra Szpilka. Powiem szczerze. Droga do tytułu. Tak był zatytułowany, reklamowany ten pojedynek. Walka roku na antypodach. Wygrał, już to wiemy, Joseph Parker. No, czasu nie da się oszukać. 45 lat, widać tutaj różnicę
przede wszystkim w motoryce było obydwu pięściarzy. I... Także... No cóż, nie mamy już głosu z Auckland, ale mam nadzieję, że jeszcze dowiemy się oficjalnego ogłoszenia werdyktu. Chociaż wynik walki jest już znany. Joseph Parker pozostaje niepokonany. To jego 16 zwycięstwo, 14 przed czasem. No, walka emocjonująca, ale jednostronna. Jednak było widać upływ wieku Miena. 45 lat. No to było widoczne. Widzimy teraz, no i Izu Ogonok też jest w narożniku, a Parkera to jest Kelly Meehan. On miał nietypowy początek zawodowej kariery, mając 28 lat zdecydował się wyemigrować z rodziną z Nowej Zelandii do Australii, gdzie miał się zatrudnić na kutrze łowiącym krewetki, ale tuż przed wyruszeniem na połów dostał ofertę zawodowej walki z australijskim numerem 1 wadze ciężkiej i znokautował go w 5. rundzie. No i po tej sukcesie zdecydował się poświęcić boksowi na połów krewetek. Nie wyruszył już, no zresztą już potem zaczął bardzo dobrze zarabiać. Zarobił 200 tysięcy dolarów za wygranie turnieju Super 8 i drugie 200 tysięcy za zwycięstwo Shane Cameronem. Your referee Ferland Marsh calls a stop to this fight for your winner by TKO, Lupe Solier La Auli, Joseph Parker! A więc przez TKO wygrywa Joseph Parker. No, wkład w to zwycięstwo ma na pewno Izu Ogonok, który był jego podstawowym sparring partnerem i imitował Kaliego Miena. Widzimy Miena i jego syna Willisa. No, Willis niepokonany do tej pory na zawodowych ringach. Dzisiaj znów wygrał przed czasem. No, ojciec ma następcę. A cóż, Parker, no widzieliśmy, no straszliwie cię prawą ręką. Taki był plan, że jak walczyłeś? Widzieliśmy, wychodząc do tej walki, że Kelly Meehan będzie trudnym rywalem, ale wiedziałem, że będę szybszy, no to się potwierdziło podczas walki. No, byłem gotowy do tej walki, w trzeciej rundzie on zwolnił i już był łatwym celem. No, skąd ta pewność siebie w tej walce? A to z wielu powodów. Ciężka praca, doping publiczności, no, miałem kibiców za sobą. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Kevin Berry, trener Parkera. Dzięki wielkie za Kelly'ego Meehana, dla Kelly'ego Meehana, za to, że stawiał twardy opór. Głowa nisko przed nim. To jest wielki wojownik. I was very pleased with Joe tonight. I think we had an opportunity to put a few combinations together. Jestem bardzo zadowolony z postawy Joe w tej walce. Pokazał kilka ciekawych serii ciosów. And Kali landed some good shots on Joe that we haven't been getting in recent fights. Now, when you speak about a class act in terms of a pass mark, how much better can Joseph get in 1-10? Well, at the moment he's still in his infancy stage as a professional. No, jeszcze jest na etapie dzieciństwa w wadze ciężkiej Joseph Parker, na dopiero 23 lata. Co byś powiedział fanom, którzy pokazali ci miłość?
Jestem dumny, że mogę reprezentować swój kraj, tak? No i tym podziękowania oczywiście dla sponsorów. No to musi być. A teraz Kali Mien. But you're winning here and going on to do wonderful things. Joseph Parker. Joseph Parker. No i posłuchajmy jeszcze, co powie Kali Mien. No już raczej nic nie powie, bo poszedł do szatni. Tak go załatwił Parker, proszę. Mówiłem, prawy, bardzo mocny. No to jest bestia. Tak, dynamiczny, mocny chłopak, no ale słuszna również ocena i trenera jego. Że jest na etapie dorastania, dzieciństwa. Parę momentów poza takim widać było, że jeszcze jest dużo pracy. No i przede wszystkim trzeba być cierpliwy w tej kategorii i odpowiednio go poprowadzić. No właściwie mówił, że to jest jeszcze... Joseph Parker to jest niemowlak jak na wagę ciężką. Ale no to jest taka ringowa bestia. Ma na pewno pewnie określone predyspozycje. Dynamiczny, szybki, podejmuje szybko decyzje. I to jest, proszę Państwa, wszystko na dzisiaj. Gratulujemy Juzu Gonochowi z okazji zwycięstwa. Ma też swój wkład w wspaniały sukces Josepha Parkera. Do usłyszenia komentowali Andrzej Mitruk i Andrzej Kostyra. Droga do wielkości nie jest łatwa, jest wybojowa.